Panie marszałku, Wysoka Izbo, panie premierze, chciałem bardzo serdecznie podziękować szczególnie Komisji Rolnictwa za to, że bardzo sprawnie i w trybie rzeczywiście ekspresowym pochyliła się nad tym projektem. Opóźnienie prac nad legislacją, nad tą ustawą wynikało z konsultacji, jakie toczyły się pomiędzy Ministerstwem Rolnictwa a Komisją Europejską w sprawie właśnie wspomnianych także przez pana posła dopłat jakościowych do tytoniu. Zgoda komisji była wydana bardzo późno i w związku z tym dopiero po zgodzie komisji mogliśmy uruchomić procedowanie zarówno w ramach uzgodnień międzyresortowych, jak i również w ramach uzgodnień społecznych. Chcę także powiedzieć, że proponowana wypłata w terminie zaproponowanym przez posłów wnioskodawców z punktu widzenia budżetu unijnego jest niemożliwa, dlatego że środki budżetowe uruchamiane są dopiero po 15 października, z dniem 16 października i w związku z tym zaliczkowanie może rozpocząć się dopiero po 16 października. Wielokrotnie rozważaliśmy, czy rozpocząć zaliczkowanie od 16 października, czy jednak skoncentrować się na wypłatach dopłat bezpośrednich już w terminie od 1 grudnia do 30 czerwca z założeniem, że te dopłaty będziemy wypłacać w możliwie krótkim okresie czasu. I chcę poinformować Wysoką Izbę, że w ciągu minionych 4 lat, w miesiącach grudzień, styczeń, co roku wypłacano ponad 60% dopłat bezpośrednich. Nie zwlekaliśmy do końca czerwca, a w różnych latach wcześniej bywało różnie. Więc nie ma potrzeby, żeby przy tej ilości beneficjentów w Polsce dokonywać podziału, budować nowy system informatyczny tylko i wyłącznie po to, żeby w okresie o miesiąc wcześniej wypłacić część zaliczek, które już płacone są jako pełne płatności od 1 grudnia. Chcę także powiedzieć, że drugi rok z kolei wypłacamy od 16 października płatności na tereny o obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania. Dziękuję bardzo.